Na 10 tysięcy subów nie będzie chyba nic lepszego niż powrót do Protok. Protok, którego przez chwilę nie było. Właśnie dlaczego nie było Protok? I witamy Krystiana Wolskiego. Siemanko, witam wszystkich. Dlaczego cię nie było, gdzie byłeś, jak cię nie było i tak dalej. Na pewno ludzi to interesuje. Od tego zaczniemy. Więc gdzie ja byłem? No, żyłem sobie tak, jak żyję do tej pory. Musiałem parę swoich takich spraw, że tak powiem, organizacyjno-życiowych pozałatwiać, przepriorytetować niektóre rzeczy i skupić się bardziej na nich, bo jakby nie mogłem robić wszystkiego naraz i mieć głowę do wszystkiego, żeby wiesz, skupić się tylko na jednym, więc w sensie skupić się na wszystkim, tak jakbym chciał, więc musiałem niektóre rzeczy jakby odsunąć na chwileczkę na bok, między innymi chociażby właśnie Instagrama i tak dalej. Chociaż ten Instagram to też był jakby spowodowany tym, że zmęczeniem po prostu kurwa w branży i materiału. Do tego mnie nie było. Jakby nie było, cały czas trenowałem, jakąś tam formę trzymałem, bo że tak powiem, jak zrobiłem sobie przerwę od Instagrama, to nie znaczy, że trenować nie trenowałem. I wróciłem, tak? Jestem. Można tak bez Instagrama ćwiczyć, wiesz, ja nie wiem. Powiem ci, że wbrew pozorom, pierwsze 7 dni, pierwszy tydzień było ciężko, bo jak wiesz, dobrze, zawsze wziąć telefon do ręki, tu przeskrolujesz coś, tu coś tam, tu coś tam, i ten czas w ciągu dnia ci leci, tak? A później nagle masz tego czasu dużo więcej, bo nie siedzisz na Instagramie, no nie? I możesz zorganizować sobie dużo więcej rzeczy. Ale powiem ci, że nawet na siłowni, jak byłem, to no nie ciągnęło mnie, żeby ten telefon gdzieś wyciągnąć, nagrywać czy robić zdjęcia. Wiadomo, zdjęcia jakieś tam dla siebie, powiedzmy, w lustrze czasami pstryknąłem, ale jako tako to po prostu miałem wgrany film, że na ten moment tego nie robię i jakoś dobrze mi to wychodziło. Czytam do czech formu, wiadome, do raportu i tak dalej. Dokładnie, dokładnie. No i jak to teraz u ciebie się prezentuje? Okres masowy, wiadome, dobudowa do jakiegoś tam czasu. Jak będziesz zadowolony, tak jak to mówiłeś, nie, z niczym się nie spieszycie. No ale jak to teraz wygląda wagowo i sylwetkowo? Oczywiście możecie to wszystko zobaczyć na forum truebodybuilding.pl, także zapraszamy, ale no jak to u ciebie, tak jakby wiesz, jak się czujesz teraz z większą masą, że tak to nazwę? Wiesz co, na ten moment to właśnie nie wiem, czy tą masę mam większą, bo jak dobrze wiesz, od poniedziałku nie jadłem praktycznie, bo nie wiem, czy dopadł mi jakiś wirus, czy się po prostu zatrułem. I od poniedziałku do wczoraj to zjadłem może łącznie, nie wiem, z 6 talerzy zupy pomidorowej, bo tylko to byłem w stanie wcisnąć gdzieś tam. No i zanim, przed zatruciem, powiedzmy w sobotę jeszcze, bo się ważyłem rano, miałem 111 i tam chyba 0,4 kg. Czuję się ogólnie dobrze. Jak na tą wagę, to dużo gorzej czułem się, pamiętam 2 lata temu, jak ważyłem gdzieś około 108 i byłem taki dużo bardziej jakby wodnisty, no nie? Teraz Miękki. miękki, dokładnie. No. Teraz mam te 111 i powiem ci szczerze, że nawet nie odczuwam tych kilogramów na sobie w momencie, kiedy wiesz, chodzę. Znaczy, no 100 metrów dla mnie do sklepu to jest cardio już do zrobienia, ale przy normalnym funkcjonowaniu to jakieś tam nadciśnienie, duszności, coś tego typu, no nic mi nie jest. Czuję się ogólnie dobrze. Z masą, tak jak powiedziałeś, nie śpieszę się, bo wiem, że tego zapasu i czasu mam jeszcze sporo przed sobą. Nie wiem, czy w przyszłym roku będzie Praga, czy nie. Na to się na ten moment jakby nie nastawiam, bo mam też inne wydatki związane jakby z życiem, więc na razie jest, wiesz, niewiadoma, ale zobaczymy. Z jednej strony, tak jak mówimy, że wiesz, mamy jeszcze wszystko przed nami, mamy te 26-7 lat, prawda? Ale jednak no, nie ma co się tak naprawdę zatrzymywać, że tak to nazwę, czy powstrzymywać, bo jeżeli to jest tak naprawdę nasz najlepszy okres do rozwoju i dorośnięcia, bo niby się Tak mówi, że naprawdę kiedy jedynie, co ci. może powstrzymywać, to pieniądze, nie? No W tym dokładnie. momencie. Jeżeli wiesz, jeżeli mówi się, że kulturyści tam mają pik pomiędzy 30 a 34, no ale jednak nie oszukujmy się, młode ciało, póki u nas nie ma kontuzji tak za bardzo, wiadomo, coś tam rypie, każdego zawsze boli. Jak nie boli, to znaczy, że słabo ćwiczysz. To jak nie boli, to znaczy, że coś jest nie tak. To trzeba to wykorzystać. Ale wspomniałeś co do ciśnienia i tak dalej. Jeszcze szybko chciałbym wtrącić, zanim przejdziemy do tematu głównego, badania. Badania, które powinno się zrobić poza tymi oczywistymi i co się powinno sprawdzać. Oczywiście mówiliśmy już o ciśnieniu, mówiliśmy o badaniu cukru, bo wiadomo, to jest też ważne, jeżeli ktoś bierze szczególnie hormon wzrostu czy INSE. To jakie jeszcze badania powinno się wrzucić tak naprawdę chociaż okresowo, raz na pół roku, raz na rok?
Wiesz co, jak dla mnie takimi też obowiązkowymi badaniami jest USG jamy brzusznej i USG serca razem wykonane z echem serca. Ja zrobiłem to wszystko w listopadzie chyba tamtego roku, z tego co pamiętam, łącznie właśnie USG serca, USG jamy brzusznej, echo serca i taki komplet badań sobie porobiłem. Wszystko tam wyszło poza wątrobą, bo to było jeszcze po sezonie, to wiesz, delikatnie była ona powiększona, ale byłem akurat teraz ostatnio na SOR-ze, bo też miałem jakiś tam przebój, zrobili mi też USG jamy brzusznej jeszcze raz i jest wszystko ok. Nie? Także tutaj uważam, że te badania to, tak jak mówisz, raz na pół roku, czy nawet raz do roku warto sobie wykonać, tak? No chociaż tak jako dodatkowe, bo wiadomo, krew się bada częściej, nawet na takie, no pierdoły, no to nie są pierdoły, bo wiadomo, ustawienie estrogenu czy coś takiego do dobrego poziomu jest bardzo ważne, ale no, żeby złapać, żeby zobaczyć, czy na pewno w tych kichach jest wszystko dobrze, ja też zrobiłem niedawno, co mnie bardzo zdziwiło, że wyszło wszystko dobrze i mimo, że jestem po sezonie startowym, tak naprawdę to ani wątroba nie jest powiększona, ani nerki, wszystko było w normie, serce tak samo, co dziwne, serce mam w normie, to już w No ogóle, na wiesz... pewno masz, wiesz, lewą komorę powiększoną, no nie? No ja właśnie nie, co jest dziwne, tak naprawdę, No? wiesz, jak zobaczyliśmy z Łukaszem te wyniki, to takie było, Coś jest nie tak. coś tu za dobrze pachnie, wiesz o co chodzi. No, ale to jest kwestia też profilaktyki w trakcie sezonu, no nie? Bo jakby nie Tak. było, ile jest osób takich, które, wiesz, po sezonie Alat i Aspat mają po 600, a jak się o to zadba naprawdę dobrze, no to można tego spokojnie uniknąć i mieć to w granicach rzędu 2 razy ponad normę, gdzie jeszcze to nie jest jakimś tam wielkim dramatem, co nie? Nie, no i szczególnie, że wiesz, aspekt też genetyczny, że niektórzy po prostu, tak jak No. zobaczysz na przykład jakiegoś pana kierownika pod sklepem, jakbyś go zabrał, tego pana kierownika na badania, to się założy, że większość z nich nie miałaby tak mocno rozwalonej wątroby, bo No oni pewnie mają po nie. prostu fartę. Zobacz, ile lat żyją, chleją i tak dalej, a... I przeżywają, wiesz, babcie naszych dziadków i jakoś No tak można. samo ile było historii, że wiesz, że jak babcia żyła tyle lat, no codziennie piłam wódę. No. Taki, wiesz, recepta na długowieczność. Oczywiście jej nie propsujemy niby, ale też nie propsujemy niektóre z gorsze rzeczy, ale to za chwilę. Jest debata po raz kolejny, czy kulturystyka to sport. Zostało już wielokrotnie to poruszone w mojej rozmowie z Krzyśkiem Piekarzem, w mojej rozmowie z Mateuszem Burdzym, teraz w rozmowie kolejnej z Krzyśkiem Piekarzem. Krzysiek też się wypowiedział dość ostro co do fit świata. Powiedział, co myślał, o tak, ale jak nie dać, jak już tak jakby, żeby wyciągnąć wiedzę, że tak to nazwę i znaczenie tego, czy kulturystyka to sport, kogo lepiej zapytać niż zawodnika, który jest na poziomie pro już, więc oddam głos teraz dla ciebie, co sądzisz ogólnie o kulturystyce i sporcie i tutaj podzielmy może tak, że kulturystyka i sport, ale scena sama w sobie też, to chciałbym poznać twoją opinię, czy scena, wyjście te jest jako takim sportem, wiesz, wydarzeniem sportowym, bo nie jest to jasne, wiesz o co chodzi. To nie jest taki czysty sport w sensie mierzony, o tak to nazwę. No, zgadza się. Wiesz co, ja ostatnio natknąłem się po gali KSW na komentarze u Akopa Szostaka pod właśnie jego tam zdjęciami i te pod tymi hejtującymi i nie. I ktoś właśnie tam jakby napomknął, znaczy napomknął, po prostu wprost napisał, że kulturystyka to nie jest sport, no nie? Gdzie ja jestem zawodnikiem od roku 2000 chyba, co pamiętam, 12 czy 13, i siebie jako niesportowca sobie nie wyobrażam, bo jakby to nie jest jedyny sport w moim życiu, który ja uprawiałem, to po pierwsze, tak? Grałem w piłkę, grałem w jakąś tam siatkówkę, trochę tam biegałem i jakby od małego jestem związany z tym sportem, więc uważam się za sportowca, tak? Tak samo tutaj, jeżeli ktoś mówi do mnie, że ja jako zawodnik, że jako kulturysta nie jestem sportowcem, to mnie po prostu obraża, bo dla mnie ten sport jest od małego do dzisiaj. I jeżeli ktoś uważa inaczej, no to znaczy, że po prostu jakby nie szanuje tego, co ja osiągnąłem do tej pory, co zrobiłem przez te wszystkie lata. I to mnie trochę boli właśnie wśród ludzi,
że oni za sport uważają, wiesz, takie dyscypliny jak piłka nożna, gdzie polscy piłkarze w życiu nie zdobyli przez całą swoją karierę od początku założenia tej drużyny narodowej tyle medali, ile było w tym roku chociażby na Mistrzostwach Europy w kulturystyce i fitness, tak, juniorów i seniorów. No kurwa macie, ile my tam mieliśmy tych medali? Drugie 26 czy trzecie? 26 albo 20, bardzo dużo. Tak. No to moglibyśmy podzielić całą drużynę po jednym, no nie? Jeszcze rezerwowych. Jeszcze rezerwowych, tak. Drugie czy tam trzecie miejsce jako drużynowa kwalifikacja, no to kurwa, kiedy Polska była druga albo trzecia na Mistrzostwach Europy czy świata? Bardzo, no, bardzo dawno. Wiesz, bardzo możemy dawno to nazwać, wiesz, jak nawet wpadłem teraz, jak już to powiedziałeś, na nazwę odcinka, tak jakby, bo chciałem go nazwać trochę inaczej. Sport sportowi nierówny. O, no, bardzo, bardzo, bardzo fajna nazwa. No bo tak jak powiedziałeś, no sportowcem ogólnie jest każdy, kto wyczynowo uprawia daną dyscyplinę. Ale mi chodzi o to, że przez to możemy zostać właśnie, nie, możemy nie być postrzegani jako zawodnicy, co jest dla mnie dziwne, przez te jedno wyjście, wiesz o co chodzi, że wychodzimy, jesteśmy oceniani na zasadach, tak, tam niby... Zostawię ci przerwę, jeszcze tutaj odnośnie oceniania, nie? Tak jak ludzie mówią, że to jest pokaz mody, czy coś w tym rodzaju, no to dla mnie, jak wiesz, jak w każdym sporcie, w piłce nożnej, kryteria są jasno ocenione. Wygrywa ta drużyna, która kurwa strzeli więcej bramek, tak? W siatkówce wygrywa ta drużyna, która pierwsza zdobędzie 3 sety wygrane, tak? Tak samo jest w kulturystyce. Są kryteria, są sędziowie, jest punktacja, więc dlaczego tego nie nazywać sportem? Bo ja tego zupełnie nie rozumiem. Wynik jest taki, adekwatny do tego, jakie kryteria spełniał dany zawodnik i czy był najlepszy, czy nie był, tak? Oczywiście to nie jest mierzone ilością bramek, ilością setów, nie wiem, ilością rzuconych rzutek do tarczy i tak dalej, no nie? Ale są kryteria, są kanony, są sędziowie, jest panel sędziowski, więc w jakiś sposób też ci zawodnicy są poddani ocenie i z tego wyłania się zwycięzcę. No ja rozumiem, że jest to taki sport, a nie inny. Ja się go nie wstydzę, że paraduję w slipach po scenie, bo robię to, co kocham tak naprawdę, ale wkurwia mnie to po prostu, że jeden z drugim powiedzą, że trening siłowy to jest tylko po to, żeby być sprawniejszym, silniejszym i że coś tam jeszcze, tak? Ale to, że chcesz lepiej wyglądać, no to już kurwa nie, to trening siłowy tego nie robi, tak? Nie jest za to odpowiedzialny. Dlatego jakby ja uważam, że może nigdy nie dorobimy się tego, żeby mówiono o nas w telewizji. Nie, na pewno nie, tak, bo to jest zbyt kontrowersyjne i pewnie wiele czynników na to też się składa, że do tej pory się o tym nie mówi tak naprawdę, no nie? Bo nie wierzę w to, że ludzie właśnie, nie wiem, z telewizji, ze świata mediów nie słyszą o tych naszych osiągnięciach czy naszych kolegów, ale ze względu na właśnie, tak jak mówisz, towar, że no po prostu się nie da, tak? Ze względów politycznych. Czemu jeszcze? Bo jak na przykład, zobacz, czy byś posadził, no może przyjmijmy, że jesteś, że nie jesteś w ogóle w tym gronie, że tak to nazwę, kulturystycznym, prawda? I siadasz. Włączamy sobie piłkę nożną, włączamy sobie kulturystykę, tak? No i tutaj widzę 3-1. No to wiem, że ten wygrywa, co nie? A tutaj widzę tak, wszystkich wyglądających fenomenalnie, no bo wszyscy kulturyści, którzy są na scenie Mistrz Olimpii, Mistrzostw Polski, czy większych zawodów, wyglądają fenomenalnie. I nie mogę jasno określić ja jako laik, kto tak naprawdę, wiesz, prowadzi tutaj czy coś. Potem są tak też dwie rundy, trzecia runda, kto przeszedł, czemu on przeszedł, czemu on to wolny. Ludzie nie znają zasad, jakby, tak jak mówisz, że zwykły Kowalski, który nie siedzi w temacie, nie interesuje się, no po prostu nie wie, tak, na czym polega, wiesz, pierwsze wyjście, drugie porównanie, trzecie finały, układy dowolne i tak dalej. Nie? Kto na przykład wchodzi do tego i wszystko z tym związane. Tutaj masz 100% racji. No też powiedz na przykład połączenie pośladka z dwugłową. No, no to jest normalne, że niestety ten sport no jest... To jest ekstremum, tak jak każdy sport, tylko u nas to widać, wiesz, bo na pewno piłkarze, nie oszukujmy się, tenisiści, kurwa, golfiści, wszyscy biorą bombę.
No nie oszukujmy się. Nie ma. Szachiści nawet przecież biorą na skupienie się. No to w Tak. każdym sporcie, gdzie jest gruba kasa, a u nas nie ma grubej kasy, Nie. nawet Mister Olimpia nie dostaje grubych pieniążków, nie oszukujmy się. Chyba, że z kontraktów, prawda? Kontraktów, rzeczy naokoło da się żyć, ale no wszędzie jest doping, bo wszędzie, gdzie chcesz być najlepszy, musisz przebić bariery. A jak przebijesz bariery, jeżeli twój testosteron jest 2 razy mniejszy niż Jasia obok? No, dokładnie. To jest Niestety. taka prosta prostość. Kolejny temat, który chcieliśmy właśnie poruszyć, to jest właśnie co do bomby i tak dalej. Czy to, co robimy, czy ogólnie to, co robią kanały, też rozdzielmy kanały na takie, które pokazują i uczą, a takie, które mówią, ej, kurwa, wziąłem sterydy i tak dalej, co nie? Czy to jest dobre? Czy to, że poszliśmy do przodu, na pewno, znaczy to, że się otworzyliśmy bardziej, sprawiło, że poszliśmy do przodu. Co znaczy, wiesz, pójść do przodu czasami nie znaczy brać więcej, tylko właśnie wyciągać z innych aspektów, wiesz o co chodzi. A tutaj ludzie zaczęli chyba trochę ciągnąć czasami za bardzo, że ta właśnie S jest najważniejsza. No tak, wiesz co, ja ogólnie od bardzo dawna uważałem, że temat sterydów powinien być tematem tabu. Powiedzmy, może inaczej, może nie mówienie w sensie, że wiesz, nie powinno się mówić o dawkach, o cyklach i tak dalej. Jak najbardziej, żeby uczyć ludzi i uświadamiać do tego, jakie to są środki, jak działają, co powodują i tak dalej, oczywiście, no nie? Tutaj nie mam z tym problemu, ale już później dawkowanie i tak dalej, to uważam, że wiele osób, no nie oszukujmy się, bez mądrego podejścia będzie sobie mogło zrobić krzywdę i tutaj jeżeli chodzi o mnie, to zagraniczne kanały, na których mówi się o sterydach otwarcie, okej. Z tego względu, że większość jakby nie zna języka, nie zrozumie i nie ma z tym problemu, tak? Ty na przykład oglądając, nie wiem, Palumbo, czy tam no, kogokolwiek innego, będziesz wiedział, bo angielski masz opanowany, tak? Ja tam piąte przez dziesiąte coś tam sobie wyciągnę, ale jakby też. Od razu słysząc, wiesz, 20 jednostek hormonu nie będziemy u siebie wprowadzać tego samego, a wiem, że będą, że mogliby być tacy, którzy by to robili. Do tego jakby nauka oczywiście jak najbardziej, bez dawkowania i bez sugerowania też dawek. No, natomiast tak jak mówisz tutaj, wiesz, że wbiłem sobie tyle tego i tego i takie kanały jakby, kurwa, nie wiem jak to nazwać nawet, weź mi pomóż może, bo... Może wiesz, pół patostreamerzy, kulturyści, coś takiego. No bo to tak wychodzi, wiesz, no na przykład u nas na kanale, tak? Jest tak, o treningu siłowym, o diecie, o bombie, o suplach, o wszystkim. Dosłownie staramy się tak naprawdę uświadomić, że to wszystko jakoś łączy. A tam jest tak, hehe, siema, wbiłem kurwa 200 trena i poszedłem na trening i wyglądałem super. No. No, właśnie o to chodzi i tutaj, no ale to jest. Wiesz, to już mentalność też ludzka jakby w pewnym stopniu i no nie wyłapiesz tego wszystkiego, żeby gdzieś temu zapobiegać i tak dalej, nie? Dlatego dla mnie osobiście nie powinno się o tym mówić aż tak otwarcie, tak? Też był moment, jak ja powiedzmy gdzieś tam zaczynałem, znaczy no kurwa, to było niedawno, nie wiem, z 4 lata temu nie mówiło się o tym aż tak otwarcie, może 4, 5, wiesz, ktoś wiedział, że są te sterydy, ja, wiesz, mieszkałem na wiosce, to wiedziałem, że chłopaki biją omkę, bo gęby zaraz jak księżyc, bez zbijania estro po 10 strzałach, bo oni tylko tyle kupowali na jeden cykl, no nie? I to było tyle. W internecie się gdzieś jakoś o tym też nie mówiło. Siedziałem na forum atleci.pl, bardzo znanym swojego czasu, i tam ten temat dział dopingu też był taki bardzo stonowany. No nie? Teraz, no, tak naprawdę, wiesz, zobacz sobie przykład, no już nie mówię naszego forum, bo nasze forum jest zamknięte jakby dla ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na dostęp, ale na SFD. Ile, od jak dawna tam już jest jakby jawna gadka o dawkach przez użytkowników czy zawodników, no nie? Wiesz, tutaj między innymi, wiesz, no nie będę mówił naokoło, ale mówię o Przemku, o kimś tam jeszcze, że jakby się nie pierdolili z tym, nawet będąc zawodnikami stricte firmy SFD, no nie? Że
że biorą takie takie dawki i coś tam, nie? Znaczy wiesz, no coraz więcej zawodników to mówi wprost, czy to jest Przemek, czy Minikoks ma swój kanał, czy reszta, no mówią normalnie o tym otwarcie i to od x lat. Znaczy, no Mini zaczął teraz jakoś niedawno ten swój kanał i Nie teraz tak, też tak. zaczął, ale każdy Mini nigdy nie wstydził się swojej opinii, że tak to nazwę i nigdy się nie krył z tym, że... No, ja też wiesz, akurat Maćka bardzo lubię, nic do niego nie mam. I to jest po prostu jego sposób bycia, no nie? I temu się nie zaradzi, bo Maciek taki jest, tak? I tak jak mówisz, on się tego nie wstydzi i ma gdzieś. No ale z drugiej strony popatrz tak. Mamy kanały, które wiadomo, mówią o treningu siłowym, na przykład Seba Kot często nagrywa swoje materiały, czy tam ogólnie ta ekipa. Mamy kanały, które są o diecie i tak dalej, o tym wiesz, ile błędów kto popełnia, jak zbudować biceps. I tego już mamy tak dużo, że żeby przyciągnąć publikę, musimy wyjść z czymś innym. Musimy wyjść z czymś kontrowersyjnym, z No czymś tak. głośnym. No ale czy my, tak jak wiesz, 10 tysięcy zebraliśmy w prawie półtora roku. Czy to jest jakieś, wiesz, mega duże osiągnięcie? Dla No nas nie. tak, bo my zebraliśmy publikę, która się interesuje tym, która chce robić progres. A dla kogoś, kto ma kanał, który, wiesz, zebrał o tak 50 tysięcy, no to jest takie dycha. Wiesz, każdy kanał będzie miał swoje targety tak naprawdę, no nie? I tutaj jakby na siłę szukanie tego, to dla mnie też jest jakąś bzdurą, bo kto będzie chciał sobie coś tam wyciągnąć od nas, to sobie wyciągnie. Kto będzie chciał coś wyciągnąć od siebie, czy tam od tych innych kanałów, to sobie powyciągę. Ja osobiście powiem ci szczerze, że nie oglądam YouTube'a. U mnie na YouTube jest polajkowane jakieś tam, nie wiem, może ze trzy kanały, w tym jeden z bronią i nic poza tym, tak? Nie oglądam, bo ile można usłuchać o tym samym, wiesz, tylko clickbaitowe tytuły pod filmami, a tak naprawdę w środku to samo gówno, co było rok temu. Zobacz, żebym ten odcinek nazwał Wolski ma marskość wątroby i umrze za 3 tygodnie. Tak, kurwa, mielibyśmy tyle wyświetleń, że... Stary, kurwa, ile hajsu. Nie, teraz hajsu nie ma z YouTube'a za bardzo. W ogóle my chcemy znać zawsze waszą opinię, więc jeżeli ten materiał jest shit, to dajcie łapkę w dół. Jeżeli ten materiał jest zajebisty, dajcie łapkę w górę. Skomentujcie, co jest nie tak i tak dalej. Zawsze nie bójcie się tego, w sensie ja nigdy nie usuwam tych komentarzy, czy nikt z nas nie usuwa komentarzy, tak samo na forum. Ja lubię coś nie tak, i te hejtujące, i te normalne. Ja tak samo. Ja lubię odpisać i na ten, a szczególnie na konstruktywną krytykę. Jak już jesteśmy przy temacie konstruktywnej krytyki i ogólnie komentarzy i tak dalej, to tak jakby ostatni podtemat, który chciałbym dzisiaj z tobą poruszyć. Dlaczego mamy tak mało tak zwanych role models, ludzi, którzy są tak jakby takimi... Mentor to chyba dobre określenie, ale osobami, które chcemy śledzić, tak naprawdę, którzy chcemy być tak jak oni, wiesz. Teraz ostatnio... ja jestem na przykład trenerem, tak? Ty jesteś trenerem, ktoś jest trenerem. I jeżeli idziesz na cheata, czy wstawisz, że wpierdalasz pod korek? Wiesz, o ja nie. Co chodzi. No Ja nie. Nie. Właśnie o to mi chodzi, że nawet jeżeli to się zdarzy, a dla każdego się zdarzy, to musisz dać jakiś przykład. Wiesz, to się nie stało. Wiesz, o co chodzi. Nie możemy pokazywać tego po prostu i mówimy wam to szczerze, że no, czasami się dla każdego zdarzy, chociaż po mojej mordzie tego jeszcze nie widać, ale no, zdarzy się dla każdego. I dlaczego nie ma tych takich osób, które warto śledzić? No, są, ale jest ich tyle, a osób, które nie warto śledzić, jest tyle. Kurde, no jakby tutaj kurwa, nasza branża, może nie tyle branża, nasz kraj jest skonstruowany tak, że ludzie przede wszystkim, jak jest gówno burza, to są pierwsi przy niej, no nie? Jak się dzieje coś takiego, wiesz, prawego, prawdziwego i potrzebnego, to jest tam tylko garstka ludzi, no nie? Więc wydaje mi się też, że w dużej mierze stąd to się bierze, bo kto chce ciągle oglądać, znaczy no ja na przykład chcę i to robię, tak, oglądam zawodników na Instagramie, którzy dzień w dzień praktycznie robią to samo, tak, jedzenie, trening, coś tam jeszcze, no nie? I to sobie oglądam. A w Polsce no niestety mamy nieprzystosowanych do tego ludzi i
jakby też mentalność nie pozwala na to tym osobom, bo zobacz, że wiesz, spojrzeć na Łukasza, tak? To, niech to będzie nasz przykład. Dla nas, dla ciebie, dla mnie. Teraz powiedzą, jak tu, przepraszam ci, wtrącę, jak tu w dupę wchodzimy, ale okej, wchodzimy w dupę. Nie, no, Nie, no to wiesz, to zawsze się dopierdolą. Właśnie o to mi chodzi, że teraz już jesteśmy w tym momencie, że mówisz o czymś negatywnym, więc, znaczy pozytywnym, ale zostanie negatywnie odebrane. O tak. nie, no bo chciałem powiedzieć, że wiesz, normalna osoba patrząc na Łukasza będzie być może czuła pewnego rodzaju, nie wiem, obrzydzenie, strach przed nim, coś w tym rodzaju, no bo chłop jest kurwa wielki, wiesz, kawał mięcha na sobie nosi, no i powiedzmy dla osoby z niebranży, nieprzystosowanej do takiego widoku, będzie to pewnego rodzaju szok, tak? Dla nas nie do końca, bo my mamy to na co dzień i tak dalej. I jakby widzisz, takie osoby nie chcą mieć tych, jakby, tak jak mówiłeś, tych autorytetów, co nie? W sensie może nie takich, bo, no bo to im się nie podoba, woli by kogoś, wiesz, bardziej smukłego, coś tam i tak dalej, ale już oceniając go tylko i wyłącznie przez pryzmat wizualny, nie postrzegają tego, że gość ma wiedzę, że mówi co myśli, że się nie pierdoli i tak dalej, że jest po prostu sobą, tak? I to jest też poniekąd przykład do naśladowania. Tu już wiesz, chciałem podać inny przykład, bo bardziej przyszło mi na myśl osoba Bena Pakulskiego chociażby, gościa z mega kurwa wiedzą, naprawdę ogromną, i jego ludzie chcą oglądać, tak? I w Polsce takich osób właśnie brakuje, bo jest, wiesz, mamy sporo osób jakby z wiedzą, tylko że u nas ten świat to jest tak, że dzieli się przeważnie na kulturystów z tej strony i dietetyków klinicznych, trójboistów i tak dalej z tej strony, no nie? I jakby zawsze jest gdzieś tam zgrzyt pomiędzy tym wszystkim, bo my trenujemy tak, a powinniśmy tak, bo nie, wiesz, wzorce ruchowe i tak dalej. Wy powinniście jeść tak, bo tak mówi IŻDŻ. Takie są, wiesz, międzynarodowe wytyczne tam Komisji Zdrowia i czegoś tam. No a wy jecie inaczej, a my jemy inaczej, bo znowu, wiesz, na zachodzie wszyscy robią tak i rosną, a się nie pierdolą, nie? No i stąd to się uważam bierze, że nie ma jakby takiego autorytetu wśród ludzi. No każdy ma swoje jakieś tam, no nie? I nie będzie tak, że nigdy nie będzie żadnego, ale w Polsce takiego właśnie, wiesz, Bena Pakulskiego, no to jakby ciężko się troszeczkę doszukać, więc dla mnie tym Benem będzie Łukasz, dla, nie wiem, kogoś z boku, z niebranży, będzie takim Benem, no nie wiem kto, no Tadziu Sowiński na przykład, no nie? Bo to też jest osoba, którą warto śledzić i czytać jego artykuły, tak? Body Beaver, to jest brat, bo kurczę, nie chcę przekreślać, przekręcać nazwiska, Tomka Bobrowskiego, tak? Tomka Bobrowskiego. Body Beaver, on robi te badania Tak, na... tak, tak. No. Za Ty chwilkę to sprawdzę. ostatnio z Tomczukiem nagrywał na PowerPicie? Tak. No dokładnie. No to. Mateusz Bobrowski, też Tak. bardzo, bardzo inteligentna osoba, którą myślę, że warto Poznałem śledzić. osobiście nawet i widziałem, jak w Gdańsku byłem właśnie na debiutach. To on tam wtedy podłączał. Kurde, nie pamiętam kogo, ale osobiście widziałem na własne oczy, jak to tam mniej więcej wygląda. Fajnie to naprawdę było, wiesz, wszystko przedstawione, te pomiary i tak dalej. To ostatnio też właśnie u Mariusza Tomczuka na Instastory można było zobaczyć, jak to tam się odbywa, nie? On ogólnie z wieloma, chyba z Pawłem Głuchowskim i współpracował. No wiele zawodników, wielu zawodników, którzy do niego przyjeżdżają, mają szansę zobaczyć, które tam ruchy i tak dalej na nich lepiej działają, o tak, czy które nie działają i tak dalej. No tak. Wiadomo, niektórzy powiedzą, że o tam kurwa pierdolenie Że wystarczy. nie, że nie według wzorca. No, ale on robi robotę, znalazł swoją niszę, wynalazł coś, co w Polsce jest jeszcze nie tak znane. I chyba jest jedynym. No nie chcę powiedzieć głupoty, no ale jest takim człowiekiem, którego też warto śledzić, a following ma mały. No, to już wiesz, wydaje mi się, że kwestia marketingu trochę, no nie. Wiesz, jakby kogoś podłączył, kurwą posłał, powiedział zapierdalaj szybciej tą ręką, no to wtedy to stary, wtedy by to było. A No. jak wiesz, jak podpowie inteligentnie, powie słuchaj, bardziej ściągnij łopatki i tak dalej, to ludzi to nudzi. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że na przykład dlaczego treningi starej szkoły
nie są już takie fajne i tak często używane. Bo są nudne, nie są seksowne, nie ma tam fajnych dropsetów, dopinań i tak dalej. No. I tak zawsze będzie. Dzięki za dziś. Myślę, że ludziom troszkę to przedstawi inne światło rozumowania na kulturystykę, czy to jest sport i ogólnie porównanie sportu. No i mam nadzieję, że teraz będzie coraz więcej takich role models, że tak to nazwę, bo kulturystyka i fitness w Polsce rośnie do przodu, nie oszukujmy się. Oprócz targów. Nie byłeś na targach teraz na ptaku? Na Goactive? Nie byłem. No to nie masz co żałować. O tak powiem. Jedynym tak naprawdę. Wiesz, kwestia targów to już widać po wszystkim tak naprawdę, po większych imprezach typu Mistrzostwa Polski. No na FIWE w tamtym roku akurat nie byłem. Ja byłem, było fajnie. Fajnie, a, no to widzisz, no to tam może spoko, nie? Ale wiesz, ci wystawcy nie chcą też dawać hajsu za stoiska, nie opłaca się to coraz bardziej. A Jak masz zresztą... dać 50 tysięcy na targi, to lepiej 50 tysięcy dać dla kogoś, dla jakichś 10, wiesz, osób i niech promują twoją, wiesz, branżę. No, dokładnie. A jak mówisz, że wiesz, GoActive, które jest kurwa na Ptak Expo, na mega Olbrzymie. dużym obiekcie, są lipne, no to. No innego słowa nie mogłem użyć. Wiesz, jedyne co mi się, jedyne, jedyny, no, jedyne co przyciągnęło mój wzrok to był Daniel Poniedziałek. No kurwa, jest ogromny. Naprawdę, No. zrobił, tak jak I mówisz, progres roku. Paweł Wodyk. I Paweł Wodyk też bardzo, bardzo, bardzo. No na zdjęciach powiem ci szczerze, że aż na tak dużego nie wyglądał. Zobaczyłem go na żywo, mówię, kurwa, no jest spory. No No, myślałem, widziałem go parę razy na żywo, gdzieś tam nawet przed sezonem w Gdańsku go widziałem. Widziałem go później w Grodzisku na Mistrzostwach Wielkopolski. To tam jeszcze nie miał tak do końca formy, no ale no teraz stoisz koło. też nie. Teraz też nie. No, ale już mówię, wiesz, o Mistrzostwach Europy chociażby, no to tam naprawdę wyglądał bardzo dobrze, nie? No to, co prezentował sobą. Także no kawał chłopa jest, nie ma co mówić, nie? No nie ma co mówić, zresztą sam powiedziałeś, no ile medali Polacy przywieźli. Mówi No, samo za siebie, że się dla całej rozwijają. kadry rezerwowej narodowej naszej, wiesz, piłkarskiej. Jeszcze trener by dostał. Tak. Dzięki za dziś. Do usłyszenia niebawem.